Siema, cześć, witam na moim kanale, ja jestem Zaprawy, to jest kolejne spotkanie z American Truck Simulator i w dniu dzisiejszym kontynuujemy zwiedzanie Idaho. I cóż, mamy trochę do obgadania, trochę nowości ze studia SC Software, może też troszeczkę ze sceny moderskiej, a i potem wiadomo, jakaś standardowa taka gadka. Pierdzielenie o Chopinie i te inne sprawy. Ja myślę, że nie ma co zbędnie przedłużać, bo ja też nie mam jakoś dużo czasu. Bierzemy jakiś ładunek. O kurde, tu mam takie fajne samochody, ale do San Francisco. Ja bym chciał tam coś do góry. Tu mamy, ale nie. Stąd. Kostki siana. No słomy, nie siana. Od tego zacznijmy. To po pierwsze. No boys, kurde, naczepki fajne. Tylko w boys byliśmy. Ale można by tędy pojechać i tam zajechać. Bo ja bym sobie z nimi pojechał, wiecie, bo są bardzo fajne naczepki, kurczę. Okay. Lubię je, a rzadko z nimi niestety jeżdżę. Także ja bym sobie je bardzo chętnie wziął. Right. No dobra. Get ready to turn left. Ile mamy? 14 mil. Oczywiście tutaj też mam tego zaktualizowanego już doradcę drogowego. W zasadzie to tutaj najpierw go miałem zaktualizowanego. No i po co się, gościu, zatrzymujesz? No. Myślałem, że się zatrzyma i będzie stał. No, ten zwolnił, na szczęście nie wjedzie we mnie. Kurde, jakie fajne skały tam, widzieliście? O kurna! Ja pierdził się, ale droga też... też ciekawa, jak jeździłem w tym roku sporo po Polsce, to... to mi się kojarzy z takim trochę zachodniopomorskim, tam... No, te drogi, bym powiedział, odbiegają od standardów, które mamy tu na południu. Ogólnie na północy, to nie tylko, że zachodniopomorskie, ale i podlaskie. Znaczy, nie byłem, ale słyszałem trochę na ten temat, na temat dróg w zachodniopomorskim. Wróć, w Podlasiu, na Podlasiu, nie w Podlasiu. A na Pomorzu, po Pomorzu też trochę jeździłem, chociaż tam to głównie jeździliśmy S7 i obwodnicą Trójmiasta, nie? Także tam trochę mi ciężej się wypowiedzieć, no ale ogólnie słyszałem, że te drogi tak na północy to takie nie za ciekawe. Dobra, ja już tutaj nie będę taki łatwowierny i wolę się upewnić, czy aby na pewno nie jedzie żaden pociąg, chociaż tu mi te krzoczki przeszkadzają. Bo już raz się tak zrobiłem, że był przejazd tutaj bez szlabanów. Ja sobie myślę, no jak bez szlabanów, to pociąg na pewno tu nie jedzie, nie? No, jakżem się zdziwił, jak we mnie przypierdzielił. Turn left. Wow, tutaj? Naprawdę? Coś takiego? No, nie spodziewałem się. Także SCS jeszcze potrafi zaskoczyć. No dobra, tu jedziemy pewnie do jakiejś jakby żwirowni czy coś. Bo jedziemy po piach, z tego co pamiętam. O kurde, tutaj? O, tutaj to trzeba... O, właśnie. To jest trochę przesadzone moim zdaniem. Jadę tak pomału. A ona mi jeszcze tutaj wadzi... O, ten? Wadzi podwoziem o...
właśnie, o co? Chyba, żeby tak jechać. Sam nie wiem. No dobra, może jakoś dojedziemy, mam nadzieję. Tu niby mamy stopen. It was a nice ride. Siemano. Dobra, grzecznie się przywitaliśmy. Co mogę zmienić? Aha, nie, to ja sobie wezmę to co mam. To co mi dają, to tak wezmę. Rozumiem, że to tutaj jest, tak? Otóż nie. Ale chyba już gdzieś tutaj. O kurna, ja mam... Tam? O kurde, a to ciekawe. No, na takiej bazie jeszcze nie byłem, na takim prefabie. Tworzę sobie okno. Dobra, cofaj. Let's do this. Okej. Idziemy podpiąć. A no w sumie tu nie ma co kręcić korbą, bo tylko mamy do zapięcia te, bo tutaj były podstawione jakieś drewienka czy coś. No, naczepki fajne, naczepki fajne. Bardzo je lubię, szkoda, że ich się nie da kupić, bo jakby się je dało kupić, to ja bym chyba z nimi, nie wiem, całymi nockami jeździł. Ale będę sobie też kupował jeszcze te naczepy do przewozu... Te takie wywrotki spożywcze. I one tutaj będą po Idaho jeździć. O, te zbożowe, o, no. Bo ja te naczepki bardzo lubię. Dobra, będziemy jechać, ale to za chwil parę. Najpierw trzeba tutaj... Aha, no tak, ja tak tam nie dojadę inaczej, choćbym chciał. Można by tu na Logan trochę zjechać i potem tam. Ale to i tak będziemy jechać potem tą samą trasą. Albo można jechać tu. I potem tutaj odbić. No i tam dojechać. Ja bym tak zrobił, wiecie? Ja bym tak zrobił. Pojedziemy tędy. Tylko z tym, że zajedziemy sobie tutaj na ten punkt widokowy. O. No dobra. Na ten punkcik widokowy. Potem pojedziemy tam. O. Dobra, może być. Potem pojedziemy tam i tu mamy punkt widokowy, co prawda nie po tej stronie, ale... Ale to nic. Tak, i potem tutaj. I co? Tutaj mamy przemierzony szlak, więc może byśmy sobie zajechali od tej strony. O, właśnie. Coś takiego. Tylko tak, o, może tu naokoło sobie objedziemy. Żeby mieć jak najwięcej odkrytych dróg. No i tyle. Ile mamy tam? 336 mil. Let's go. 7 godzin, a za jak niespełna... No, czyli raczej przed pauzą się nie wyrobimy. No, ale może jakoś damy radę. Pytanie, czy ja tutaj jakoś to objadę?
wiecie co, chyba muszę tędy wyjechać. Nie wiem, zaryzykujemy. Nie wiem, czy ja tutaj się z tym złożę, ale chyba powinienem. Tak, na luzie. Ile to coś w ogóle waży? 40 tysięcy, powiedzmy, funtów. Wiem, bardzo zaokrągliłem, ale... Dobra. Do widzenia. Okej, co ja mówiłem? Bo już się pogubiłem. No, czyli około, powiedzmy, 18 ton, więc ładunek nie jakiś tam, no był taki tragiczny. No, ale też nie super lekki, nie? Dobra, nawet jakoś daje radę. Mój Mac, mój Maciek. Okej, dawaj, 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 czołgaj się. Dobra, niech on sobie przejedzie. O kurna. Dziękuję, dziękuję, kwiatów nie trzeba. O jać. Wiem, wiem, mam szczęście, że mi tyłka nie rozerwało, wiem. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Dobra, nic tam nie jedzie. Zluzik. Może jakbym sobie tak tutaj zrobił fotkę, już tak na... Nie, to... Już tak na dzień dobry. W sumie te skałki są całkiem niezłe. Nie wykluczam, że się jeszcze miniaturka nie zmieni. Ale... Jakby potem nie było żadnych ciekawych miejsc, to warto by było mieć już coś, nie? Dobra, podkręcimy troszeczkę. Okej. O nie, 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 nie. Otóż tym razem już się nie dam tak porobić, żeby tu we mnie zaraz jakiś pociąg wjechał. Stamtąd nic. Kurde, tylko tutaj nic nie widać. Jeszcze tam i tym nosem swoim zasłania. Mam nadzieję, że tam nic nie jechało. I że zaraz mi w naczepę nie wjedzie. Kurde, mam za lekki ładunek. Lekko nacisnę hamulec, a on w miejscu staje. Masakra. No dobra, do najbliższego punktu mamy 66 mil. Najbliższy punkt mamy chyba już w tym Idaho Falls. No to nic, tak czy inaczej sobie tam jedziemy. Łyknę się kawy w tak zwanym międzyczasie. Okej. Dobra kawa nigdy nie jest zła, pamiętajcie. Dobra, ja sobie, pozwolicie, kłapnę Grzegorza. Jeszcze nic nie jadłem, wstałem z łóżka. Wstawiłem jedzonko, żeby się gotowało dla pieska. No, ale ja jako tako śniadania jeszcze nie jadłem, tym bardziej, że ja nie lubię jeść zaraz po tym, jak się obudzę. Stay right and then turn right. W ogóle nie przepadam za jedzeniem śniadań. Każdy mówi, że to podstawowy posiłek i tak dalej, etc. Ale ja nie przepadam. Często jak zjem śniadanie, to się potem źle czuję.
No, ale tak, żeby w ogóle wstać z marszu, od razu iść do kuchni i jeść, to nie. Z godzinkę trzeba odczekać. Przynajmniej w moim wypadku. Dobra, coś tam jedzie. Ale teraz to ja się tu już ładnie w krochmale. O, tam jakiś samolot wystartował. Jaki to wam nie powiem. Ale jakiś spory. Podejrzewam, że jakiś pasażerski. Albo towarowy. Ile mamy w ogóle odkrytej mapy? 75%. Mieliśmy w okolicach 80%, czyli Idaho nie zabrało nam za dużo procentów. No ale trzeba zrobić tak, żeby tych procentów było jak najwięcej. Dobra. Przejdźmy może do tego, co mamy tutaj do obgadania. A troszeczkę mamy. Pierwsze co, no to nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie. Jeżeli bym się powtarzał, to przepraszam, ale raczej nie mówiłem o tym, bo sobie nie przypominam. Mówiłem chyba, ale w Eurotrucku, rozumiem, że nie każdy, kto ogląda American Trucka, ogląda Eurotrucka. Także powtórzę się. Sklep z gadżetami, który SCS otworzył w 2017 roku, czyli 3 lata temu, w dniu 30 listopada, z końcem listopada zostanie zamknięty, a wszystkie zamówienia, jakie zostaną złożone po 30 listopada, nie będą realizowane. Ani przyjmowane, ani realizowane. Decyzja ta została podjęta przez, no właśnie, tą sytuację, jaką teraz na świecie mamy, pandemię. Chociaż pandemią to bym może tego akurat nie nazwał. Epidemię. Wiadomo jakiego świrusa. Dlaczego bym tego pandemią nie nazwał? Za mały odsetek umieralności w porównaniu do liczby zakażeń. No ale dobra, zostawmy tam ten temat. Temat wałkowany milion razy, jak mniej więcej. Każdy już ma powoli dość. A nie, czekajcie, to już bym był w tym Idaho Falls? Naprawdę? Kurde! No, Idaho nie jest jakimś wielkim stanem. Więc myślę, że jak dzisiaj machniemy jeszcze jakąś jedną traskę. Co to, objazd będzie? Nie, całe szczęście. Jeszcze tak hamowali, że prawie bym mi w Dubsku zaparkował. Bardzo mądrzy oni. Dobra, tutaj też się nie mam w tym momencie już co rozpędzać za bardzo, bo zaraz zjeżdżamy. No cóż, do czasu zamknięcia tego sklepu, z tego co tam wchodziłem, nie wiem czy dalej tak jest, ale pewnie tak. No są spore promocje, spore rabaty, także jeżeli ktoś chce, no to może tam sobie jeszcze te rzeczy nabyć w miarę rozsądnej cenie, na pewno w lepszej cenie niż były to ceny początkowe i ja się zastanawiam, czy sobie czegoś tam nie kupię. Nie wykluczam, ale nie wiem, zobaczymy. Nie wiem też, ile będzie kosztować ta przesyłka międzynarodowa, powiedzmy, nie? No właśnie. Dobra, jesteśmy w Idaho Falls. No jedźcie sobie, ludziska, jedźcie. Dobra, i co? Gdzie? Że tu? No, że tu. No, nie wiem. No, kurna, na styk. Po krawężniku pójdę, ale na styk. No, ciekawie to sobie wymyślili, nie powiem. Zobaczymy sobie to Idaho Falls. Nie będziemy tutaj po całym nim jeździć, ale sobie chociaż zobaczymy, jak ono tu wygląda. Reżyser 3 z 10. O, będzie jechał chyba pociąg. O kurde, ale piękne.
Ja pierdziusia. Piękne, piękne, po prostu przepiękne. Chociaż ta tekstura wodospadu mogłaby być ciut lepsza. Ale i tak jest piękna. Jedzie pociąg. Aha, ten sobie tutaj ładnie znikł. Był chłop i znikł. No, powiem wam tak. Robi robotę. Robi robotę. To tutaj ten... Kurde, jaki on długi. Ja pierdzielę. Jedzie i jedzie i przejechać nie może. Dobra, ale my sobie tutaj jeszcze objedziemy to miasto naokoło. Dobra, tutaj przy tego Internationala się pozwolę wkrochmalić. Do 25 tylko? Wy sobie jaja robicie ze mnie? Aha, i tutaj jedziemy pewnie tym mostkiem. Tak, o ja pierdzielę. Tam jakiś church oddali. Piękne widoki, po prostu... No ale cóż, no SCS zrobi coraz lepsze mapy, także... No starają się, nie można im powiedzieć, że nie. Tutaj mam jakąś budowę, na tą budowę też moglibyśmy coś dowozić, wcale bym się nie pogniewał, nie? Spadaj, gościu. Kurde, gościu chyba nieźle doładowany, bo coś się rozpędzić nie może. Mam takie dziwne wrażenie, jakby te ciężarówki z ruchu AI miały mniejszą moc silnika. One tak jakoś dziwnie się powoli zbierają i w ogóle. Niezależnie z jaką naczepą jedzie. Strasznie się wleką. Albo ja odnoszę takie wrażenie, bo może ja jestem piratem drogowym. Dobra, tu mamy 35 już, także spoko. To już jest jakieś, powiedzmy, bardziej racjonalne ograniczenie. Ulala, tu pod takim śmiesznym kątem będziemy skręcać. No, fajnie. Fajen, fajen. No dobrze, że tutaj mi nic nie skręca w lewo stamtąd, bo... No bo by chyba gość oberwał. Nie no, trzeba by się po prostu dalej wysunąć, nie? Tylko ile się można wysuwać, potem bym po chodniku szedł. Ten gościu czemu stał jak widły w gnoju, a nie skręcał? Już miał miejsce. Stay right, and then turn right. Dobra. Zwalniamy, zwalniamy. A, dobra. Po co zwalniamy? Hello, chłopie. Nie, dobra, bo ja miałem jeszcze zakodowane, że tam jest to czerwone i muszę zwolnić, żeby skręcić. No, ale było zielone, także. Świetnie, tu mi stopa jeszcze postawili. Turn right. Okay. O, jakiś kierowca mi wygenerował przychód. Co prawda nie za duży, ale to chyba jest jakiś jeden z nowych kierowców. No, także... I tak fajnie, dobre i te dwa tysiaki. Zawsze to już jakieś paliwo czy coś się wróci. Czemu to zielone tam... No, właśnie. Ile mamy do następnego punktu? 48 mil. Czyli niedaleko w zasadzie. A ile mamy do tankowania? Bo to też jest dość dobre pytanie. Do tankowania, proszę państwa. W
700 mil, tak? 650 w sensie. No tak, 650. Dobra, czyli tą traskę przejedziemy. Natomiast no już na następnej trasie będzie trzeba tankować. To już nie ma to tamto. Stay right. Ten mi wyjedzie pewnie, wiedziałem. Ale mam nadzieję, że chociaż się jakoś rozpędzi racjonalnie w miarę. Dobra, i możemy się rozpędzać, także luzik. Dobrze, co my tu mamy dalej? Tutaj dotyczy to Eurotrucka. Zostały przedstawione stacje i parkingi, które tam będą, ale o tym już chyba mówiłem. Zresztą nie ma się tu co rozkładać, rozczulać, są to tylko tam przedstawione zdjęcia wybranych parkingów i stacji benzynowych, także turn left. Kto tam chce, no to niech sobie to zobaczy, ja się tam nie zagłębiam w te zdjęcia za bardzo, no bo wolę się miło zaskoczyć, bądź nie miło, no ale po prostu chcę zostawić sobie taki element zaskoczenia, także ja te zdjęcia tak nie przyglądam się im za bardzo, czasem przeglądam je tak powierzchownie, ale żeby się tam jakoś przyglądać, zagłębiać, to nie. Nie, po prostu chcę sobie zostawić taką nutkę tajemniczości, żeby potem sobie to z wami tutaj odkrywać. No bo co mi potem? Zobaczę wszystko na tych screenach, to po co mam potem jeździć w ogóle po tej Iberii, nie? Czy ktoś mi może powiedzieć, no dobra, ale ty i tak jeździsz po... Wystartował, patrzcie. Widzieliście, jak wystartował? Co to za znak? Aha, że tutaj te lewoskręty, tak? No dobra. O, biedaczek. Dokonał swojego żywota. ...65 mamy, okej. Okay. Dobra, ja się tu muszę pilnować, bo te naczepki tam lubią zachodzić trochę na... czy też pobocze, czy też przeciwległy pas. Znaczy przeciwległy, no pas ogólnie sąsiedni, nie? Right lane end. O tak, ale fajnie. No spadaj, gościu. Ja sobie tutaj grzecznie, kulturalnie za ciebie wjadę. Ile? 70. No aż tak to może nie będziemy tu szarżować. Aż nie wiem, zobaczymy. Albo dobra, dawaj, co się będziemy ograniczać. Go straight. Kurde, no niby takie, wiecie, tereny, powiedziałbym, bardziej pustynne. Tam były jakieś tablice informacyjne, ciekawe, o co chodzi. Ale to się może kiedyś indziej dowiemy. Ty, no nie gadaj, że tu ktoś mieszka. Nie. Nie wiem, co to jest, nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś wie, może mi napisać w komentarzu. Kurde, a co tu tyle skrzyżowań? Nasrali tego jak... Nie wiem. O, tutaj też jakiś fajny przychód już teraz, 15 tysięcy dolarów. Chyba też tak. Kierowca osiągnął awans. Co to taki nieoznakowany przejazd kolejowy? No ale jedźcie, chłopaki, tam jedźcie, co jest? No, gazu, chłopie! Wiem, że tak się nie robi, wiem. Trudno. Że jakbym tam stanął, to bym teraz pod tą górę na wsteczny musiał wyjeżdżać. A na wstecznym z tymi naczepami to jest średni pomysł. Dobra, mamy 6 mil. Ale co to jest? Punkt widokowy? Nie,
punkt widokowy dalej. Zobaczymy za ile. Ile? 50 mil, ok. No i tak nam jakoś leci ta traska po malutku. 55, dobra, to się nie ma już co rozpędzać. Znaczy jest, ale nie do 70, nie? Idąc dalej, mamy news z Colorado, tym razem dotyczy to American Trucka, oczywiście tam chyba był jakiś prześwit, bo widziałem przez chwilę, nie wiem, niebo w podłodze. A przynajmniej takie miałem jakieś dziwne wrażenie. Do 35? Really? Stay left and then turn left. Ale fajne takie miasteczko, nie? No. Turn left. Podoba mi się. Dobra, nic nie jedzie. Troszeczkę zetniemy. Matko, 25 tu jest, co was posrało? Ale zakręt. Wolę zwolnić, bo zakręt od 90 stopni. Ale dobra. Nawet nam się udało fajnie przejechać. Dobra, i w tym Colorado tym razem został opublikowany Demeter Hills i właśnie w tym mieście będzie złoto. Trochę mnie to zaciekawiło, nie powiem. Co, będziemy przewozić złoto? Transportować złoto? Kurde, tu jest 65 mil i taki zakręt? Was posrało? Co oni chcą, żebym w tej rzece wylądował, czy co to kurna było? 65 mil taki zakręt, widzieliście to? Ja wiem, że sugerowana prędkość tam była 25, ale bez jaj. Przecież to nawet osobówką z taką prędkością tam się nie wejdzie, w ten zakręt. Znaczy można, ale z jakim skutkiem, nie? Go straight. No dobra. Ciekawe, bo transportu złota, ni innych takich powiedzmy minerałów, surowców mineralnych nie mieliśmy. Ciekawe. Dojdzie do tego może jakaś naczepka nowa? Nie wiem. To już są tutaj takie moje, nazwijmy to, spekulacje na ten temat. Teraz jak sobie dojedziemy... O kurde, tutaj też ładnie było. Ale dobra, ten punkt widokowy sobie zostawimy na kiedyś tam. Tymczasem trzeba hamulcować. Nie. Dobra, i tu będziemy zjeżdżać. Gasimy silniczek i oglądamy. Kratery Księżyca, National Monument and Preserve. O, może tak. Ale żem se stanął, kurna. Gdyby było jakieś fajne ujęcie z tej kamerki, to może bym sobie nawet na miniaturę rzucił. No tylko tą ciężarówką tak, żebym się złożył, że... Słabo to wygląda, ale pięknie tu jest, pięknie. Coś pięknego po prostu. O kurde, to jaki fajny parking. No.
o, dawaj, 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 jeszcze tą kamerką. Kurde, za późno. Ale dobra. Wycofamy trochę. Dobra, i ja wjadę sobie jeszcze raz ten marker. Wy sobie to zobaczycie jeszcze raz. A ja szybko lecę zobaczyć, jak tam to jedzenie. Dobra, wszystko jest ok. Także możemy jechać dalej. No, nie ma bata, żebyśmy zajechali w tym czasie. W tym czasie pracy. Także będziemy opóźnieni, ale to... W dupie to mam. O. Ok. Dobra, trzeba się... Coś tam w miarę żwawo rozpędzać, bo coś za nami jedzie. Już i tak musiał wyhamować, nieźle, no ale trudno, się mówi. Piękne widoczki, fajnie, fajnie, że zrobili ten tak zwany tryb reżyserski. No tylko z tym, że sami sobie tak naprawdę dołożyli roboty z tym. Pomijam te ujęcia i tak dalej. Przepraszam, ale... No ale jednak, wiecie, wcześniej robili, mogli to robić na zasadzie to, co przy drodze, ewentualnie to, co tam widać w jakiejś oddali. No ale teraz muszą robić tego trochę więcej, no bo jak robią takie ujęcia, no to żeby nie było widać nagle końca mapy, nie? No bo to nie wygląda fajnie. Także sami sobie dołożyli roboty, ale fajnie. Jest to też dla nich jakieś dodatkowe wyzwanie. Znowu 35, no bez jaj. Bez, kurcze, piórko jaj. No i widzę, że będziemy musieli szukać, kurna, jakiegoś miejsca na pauzę. To, a tutaj, nie, tylko nie wiem, czy my tu dojedziemy. Następny punkt kontrolny za 2 godziny, a my mamy... No, teoretycznie powinniśmy zdążyć, ale nie wiadomo, jak to będzie z naszym tempem, nie? Get ready to turn right. Co chwilę jakieś miasta, miasteczka i tak dalej, no a to dobrze tutaj nie wpływa na nasz czas przejazdu. Rzeczka fajna. Turn right. Kurde, a co to tam, jakiś dinozaur na tym? Na stacji benzynowej? Cóż, teoretycznie mogę tam zatankować. Aha, tędy bym mógł wjechać. No, powodzenia z tymi naczepami. Między tymi słupkami się zmieścić. Powodzenia życzę.
krzyżyk na drogę, siekierka na cześć. No, ja tam próbować nie będę, aż takim samobójcą nie jestem. Jak już tam będziemy zjeżdżać na ten parking, to przy okazji sobie zatankuję. No, coś mi się wydaje, że nie dojedziemy do tej stacji. W sensie na naszym czasie pracy. Tutaj na pewno byśmy dojechali, ale tu jest z kolei tylko parking. Tutaj szkoda by było potem nie odkryć całej tej trasy, nie? Kurde, fajnie by było dojechać do tego truck stopu. No nic, może jakoś przyciśniemy. Może jakoś nam się uda. Mam taką kurczę piórko nadzieję. Jeszcze muszę ten odcinek wyrenderować, wysłać wam na jutro. Na jutro na 12. Powinienem zdążyć. Tydzień temu się udało, dlaczego w tym tygodniu miałoby się nie udać? Od razu mówię, nie będzie trasy Special Transport. Nie nagrałem sobie jej wcześniej, a teraz już szkoda na to czasu. No a też tych tras tutaj nie ma jakoś dużo, także wiecie. Luzik arbuzik. Go straight. Teraz doszły 3 w Idaho. Wcześniej nam tam mieliśmy chyba 2, czyli jakoś około 5 powiedzmy. Naprawdę stop. No, nasz klient się może spodziewać dostawy lada chwila, ale lada chwila to jej nie będzie. Co to za czerwone jakieś... A, że niby mam się zatrzymać, tak? No dobra, jedzie coś? No jedzie, ale ja jeszcze ucieknę. Fajnie to z tą lampką, tak z daleka przynajmniej widać. O, tu jest ten parking. Fajny. Rest area. No, dobra, niech będzie. Rest area. Niech będzie po ichniejszemu. Godzina 9. No dobra, tam 10 minut jak przekroczę, to chyba się nikt nie będzie tam jakoś specjalnie rzucał, nie? Czy tak? Oczywiście, że tak, bo każdą minutę się mogą rzucić. Ale miejmy nadzieję, że nie złapie nas żadna bagieta, żadne ITD, ani inne policje. Dobra, jak przyciśniemy, jeżeli mi się uda to coś rozpędzić, zanim będzie trzeba hamować, to będzie fajnie. Dobra, także jestem ciekawy tego złota. No i cóż, w zasadzie najważniejsza informacja, od której powinienem zacząć chyba ten odcinek. Została ogłoszona, drodzy Państwo, następna ciężarówka do American Trucka. Została ogłoszona, zostało to potwierdzone, ale nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Znaczy jest oficjalna data premiera, ale tego modelu w rzeczywistości. Bo SCS pracuje nad modelem, który jeszcze nie miał swojej oficjalnej daty premiery. A jest to Next Western Star, przynajmniej taka jest na razie robocza, powiedzmy, nazwa tego modelu, który to swoją premierę dopiero będzie miał 29 września. 29 września oficjalnie zostanie zaprezentowany ten model. Mówię tutaj oczywiście o rzeczywistości. SCS pokazywał już screeny. No, tam jakieś nie za dużo zdradzające, ale co nieco tak. Ogólną bryłę jako taką w miarę widać. Z gry. Kurde, jak ten gościu przede mną się wlecze, że też kurna musiałem na niego trafić. No ale dobra, tutaj jest taki łuk, że... żebym wypadł. Ten się nawet jako tako zbiera przede mną. Więc wyprzedzać go chyba nie muszę. Chyba. Dobra, światła by sobie można włączyć już w sumie. Bo się ściemnia. Kurde, ten przede mną się tak wlecze, a tamten z jaką prędkością w ten łuk wszedł? No właśnie. Jedzie gościu, jedzie.
Wiem, że to tak nieładnie poganiać, no ale co gościu będzie przede mną jechał? Zaraz wsteczny wrzuci. Tyle z tego będzie, z tej jazdy. Wow, nie zwolnił przed zakrętem. No aż mnie normalnie zaimponował teraz. Aha. No tak. I czego hamujesz, gościu? Kurde, tu żadnej przerywanej nie ma, żeby go wyprzedzić. Tam zaraz zakręt. No nie ma jak, nie ma jak. Ja pierdzielę, co za debil normalnie. Już bym miał ten kontener wklepnięty. Także jest to w ogóle coś nieprawdopodobnego. Jeszcze czegoś takiego nie było w historii studia ST Software, aby pracowali nad modelem, który nie miał jeszcze oficjalnej daty premiery. Także nie dość, że będziemy mieć nowy model, który w zasadzie jeszcze nie wiemy, jak wygląda w rzeczywistości. No to nową markę tak naprawdę, nie? No i skoro tutaj SCS dostał dostęp przedwcześnie do tego modelu, powiedzmy, nie? No to możemy się domyślać, że współpraca z Western Starem będzie owocna. Bo myślę, że skoro SCS dostał dostęp wcześniej do tej ciężarówki, no bo jako tako musieli sobie ją, nie wiem, tam poskanować czy coś, żeby wiedzieć, jak ją robić, nie? No to... to chyba to dobrze świadczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tu wreszcie mamy jakieś racjonalne te pompy. Że tankujemy sobie z dwóch stron jednocześnie. No i dobrze. A ja już widzę nawet miejsce dla siebie. No, zalejemy. Kurde, dużo tego. 150 galonów myślę, że zalejemy. O. Tamten też długo tankuje, fajnie, bo zazwyczaj to było na zasadzie podjeżdża, odjeżdża. No, a takie tankowanie trwa czasem długo, nie? Dobra, tutaj sobie zaparkujemy. Wiem, ciwo. Ciwo, ale mogę jeszcze podciągnąć. No dobra, powiedzmy, że w swoim miejscu się mieszczę, nie? Ten mnie tu nie skosi, nie. I śpimy. Śpimy, będziemy spóźnieni jak... jasny, wiecie co, ale to nic. Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Jedziemy, bo nie ma czasu. Pytanie, jak stąd, kurde, wyjechać teraz? Domyślam się, że gdzieś tu. Ja nie zgasiłem... świateł na całą noc? Ale mój Maciek ma dobre akumulatory. Jak co widać na załączonym obrazku. Dobra, tędy sobie wyjedziemy. Wow, ja myślałem, że to jest pas ruchu, a to jest jakieś takie pobocze wybetonowane. No parking, ok. Swoją drogą, mogliby zrobić takie miejsca do parkingu, gdzie mamy na znaku no parking. A wyznaczone, że możemy tam po prostu się zatrzymać i spać. W ogóle powinno być tak, że możemy się zatrzymać i spać gdziekolwiek. Coś na zasadzie jak to jest w Fernbusie, że zatrzymujemy się gdziekolwiek i robimy pauzę z pasażerami. Możemy się nawet na poboczu autostrady zatrzymać i nikt nam nic nie zrobi. Tyle tylko, że w takiej sytuacji powinniśmy po prostu dostać solidny mandat. Tyle. No jedź, 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 gościu. Tak, zatrzymał się na środku autostrady, zadowolony. Tutaj też jadę poniżej 40, więc awaryjne są wymagane. Dobra, dawaj, 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 jedziemy. Nie ma czasu, nie ma czasu. Teraz to już trzeba naprawdę cisnąć, ale mamy niedaleko. W zasadzie to niepotrzebnie się na tą pauzę zatrzymywałem, no ale... nie było innej możliwości za bardzo. Nie było innej możliwości, no bo kurde, jechać tak... No już i tak dostałem mandat, nie? Za przekroczenie czasu pracy, teraz to by mi pewnie tutaj usypiał. Lepiej dojechać spóźnionym, ale w całości, nie? Tu mamy po 1% uszkodzeń, ale to są zapewne zużycia ogumienia.
co jest rzeczą naturalną. Także luzik. Dobra, tam jakiś gościu próbował mnie chyba wyprzedzić, ale zrezygnował. Gdzie ten autobus się podział? To chyba nie jest ten autobus, co? Czy to on, bo nie wiem. No dobra. Ty. Ale fajnie się rozpędził nawet do tych 70. W ogóle nie czuję, że jadę z taką prędkością. Fajnie. Co tam za ograniczenia będzie? Do 65. To. No dobra, trzeba jednak zwolnić. A czemu tu? Ja sobie ich jeszcze wyprzedzę. No, bo tamten GPS już mi tam kazał zjeżdżać, ale ja sobie ich jeszcze machnąłem. Ups, tam coś wyjeżdżało. Dobra. Bo my już tu zjeżdżamy, także można trochę... No właśnie, można by zwolnić. Exit right. Stay right and then turn right. Ciekawy jestem tego Maca. Boże, Maca, Western Stara. Chociaż ja jeszcze się tym Maciem nie nacieszyłem. Ale fajnie, że coś się wreszcie zaczyna tutaj w tym American Trucku dziać, nie? To mi się akurat podoba. Dobra, nic tam nie jedzie. Dobra, ja sobie może z tego pasa ruszę. Sobie wyhamujemy. Albo nie ma co się rozpędzać. Skoro i tak nie skręcimy, nie pojedziemy prosto. A tak to przynajmniej nie będę się musiał, wiecie, od zera rozpędzać. Teraz chyba my. O, no i pięknie. Tak to zanim bym się pozbierał, zanim bym się rozpędził. A to by trochę zeszło, nie? A czas to pieniądz. Czas to pieniądz w transporcie. Go straight. Kurde, ale fajnie, jedziemy tutaj w jakimś mieście, w tym Boys jesteśmy. I ograniczenie do 50 mil? Ciekawe. Ale w sumie jedziemy taką jakąś główniejszą ulicą, nie? Także, kurczę, wiecie. No właśnie, tu już będzie 35. Gdzie my jedziemy? Aha, dobra, bo my od drugiej strony tutaj, zapomniałem, że my od drugiej strony tu jedziemy. Z tego pasa pojadę na wprost? Tak. Wow, gościu. O Jezus, zabiję kiedyś te światła. Dopiero co, żem się zatrzymał. Ale ciekawe skrzyżowanko pod tymi wiaduktami. Super, jeszcze się mój pas kończy. Dobra, ale ja już sobie tu wjadę. Sorry, gościu. Tutaj jeszcze na chwilkę wracamy na tą autostradę. A co to tam się dzieje? Ty, no jak będzie jakiś objazd, to ja normalnie nie wiem, co zrobię. A nie, dobra. Co to jedzie? Tutaj zamiatarka ulic? Really?
A dobra, bo to już w zasadzie miasto jest. Widzieliście gościa? Życie mu niemiłe. Widzieliście gościa? Co zrobił? No co zrobił? No zmienił mi pas przed nosem. Jakbym ja nie zmienił, no to by była piękna tragedia. Stay left and then turn left. Turn left. Dobra, bo my tu skręcamy. Dawaj, dawaj, gazu. Get ready to turn left. Aha, tu jechaliśmy. Pamiętam tą uliczkę. Sympatyczna. Turn left. A tak w zasadzie nam zostanie tutaj tylko ta droga do odkrycia. Go straight. Ale ją raczej tutaj też odkryjemy jeszcze dzisiaj. Mówię o tej uliczce tu. Dlaczego? Ano dlatego, że będziemy musieli jeszcze jakoś stąd wyjechać, a to są jednokierunkowe drogi. Dobra, ten sobie tu gdzieś na poboczu stoi przy jakimś hotelu czy kurna coś. Na szczęście nie wysiadał nikt. Nikt z pasażerów. Żaden. No dobra. Teraz tak, trzeba tutaj jakoś. Wow. Tutaj tak od razu? Od razu, nie ma się co krochmalić. Dobra, już, cicho tam. Gościu. No, macie ten piasek. Hello. Ups. Dobra, nie gasimy silnika, nie ma to sensu. Spóźnienie. Mhm, zarobiliśmy nic. Fajnie. Dobrze, nasi kierowcy chociaż przychód wygenerowali. Dobra, ale teraz mamy prawie cały czas pracy, więc coś sobie weźmiemy i ja bym sobie jechał tam gdzieś, o, w stronę Sandpoint. Kurde, w Ketchupie nie byliśmy. Możemy jechać do Ketchupu, jakbyśmy chcieli, ale nie, weźmiemy sobie coś tutaj na przykład. Ładowarka kołowa. O, tu mamy Special Transport, ale nie tym razem. Idaho Falls, byliśmy. Winnemucca, nie tym razem. Salmon. Jaka to by trzeba wracać tą samą drogą w zasadzie, którą już tu jechaliśmy. Nie bardzo. Nie ma tam innej drogi alternatywnej? Mhm. No nie ma. Dlaczego tu nie ma takiej drogi? Naprawdę ja tam muszę jechać i wracać się z powrotem? To nie ma sensu. Tak, wiem. Dużo rzeczy w życiu nie ma sensu. Aha, czyli nie mamy nic na górę. Szkoda, jakbym sobie do Ontario pojechał. Co mamy? Ketchup. Lakeview, Idaho Falls. O, tu mamy coś na górę. No, teoretycznie. Tylko czekaj, za ile to wygasa? 7 godzin. Damy radę. Rolki blachy. A w sumie byłby to fajny ładunek. Ile tam mamy? 47 mil. Możemy jechać. Możemy po to jechać, ale przejedziemy się. Cak. Dobra, zajedziemy sobie do tego Ontario tak na szybko. Mhm. Dobra, nawet tak jak tutaj mnie prowadzi. To jest spoko. Aha, i potem sobie tu pojedziemy. Tu mamy jakiś punkt widokowy. No i tu jakoś tam sobie pojedziemy. Dobra. Jedziemy dotąd. Dobra, czyli w zasadzie większość już będziemy mieć dzisiaj Idaho zwiedzone. O kurde, tam jedzie jakiś triple.
W ogóle nie wiedziałem, że w Idaho można takimi jeździć. Tam ten proponowany ładunek, który mam, jest załadowany na tej naczepie typu Rocky Mountain. Ale zobaczymy, czy sobie jej nie zmienimy. Ja tak nie przepadam za tą Rocky Mountain. Wolę z triplem jechać. Dlaczego tak robię? Żeby odkryć sobie tutaj tą całą drogę, a nie jeździć tam potem dookoła miasta, ok. Tymi jednokierunkowymi. No, dawaj to zielone. Dziękuję. Ile? 45 plus 5 tolerancji. A co my tu mamy za znaczek? Aha, dobra. Stay right and then exit right. Use next exit. Okej. Exit right. Ty, gościu, było tam 35, ja widziałem. Go straight. No jedziemy, jedziemy. Ale jedziemy, jedziemy. Ludzie, dawać tam. Nie wiem, jakie jest światło. No oczywiście, że czerwone. Już nie. Rozpędzamy to coś. Dawaj, dawaj. Zajedziemy sobie na chwilę do Ontario. Tutaj sobie przy okazji zobaczymy granicę Oregonu z Idaho. No i zobaczymy, ile nam tam jeszcze zostanie do... Kurde, mać. Ups, 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 ups. Nie ten guziczek sobie nacisnąłem. Czy guziczek? No, guziczek jak guziczek, klawisz. Dobra. Nic mi tu nie jedzie, nic mi tu nie jedzie. I git. Przychód, dobra. Tam też jakiś kierowca mi teraz jeszcze przychód wygenerował. Zdążyłem. Tak na styk bym powiedział. Turn right. Pięć z 11. No dobra. Nampa. Nampa? Aha, tam jest, dobra, w dół. Jeszcze jakbyśmy dalej jechali, to byśmy zajechali do centrum tej Nampy, ale no, nie wjeżdżamy. Nie wjeżdżamy, no bo nie ma na to czasu. Ty, gościu, spadaj mi z tego pasa. E! Patrzcie, co za kurna. Żeby tym pasem wyprzedzać, to normalnie wstyd. Chociaż nie powiem, gościu nieźle ciśnie, bo wyprzedzić go ciężko, ale ten tą osobówką przede mną też całkiem nieźle ciśnie. Dobra, przyspieszymy trochę i zobaczymy, czy nam się uda. No, spalanie to nam teraz niezłe podskoczy, nie? Kurde, i to Kenworthem W900? Dobry gościu. Dobra, odsuniemy się trochę od niego. Teraz sobie tu grzecznie zjadę. Dobra, traki 65, fajnie.
Ale ja bym sobie jeszcze te tutaj ciężarówki wyprzedził. O kurde, ale fajny ten most. Znaczy most, wiadukt w sumie. Ten z tym napisem Oregon, fajnie. To akurat mi się tu też super podoba. Dobra, przyspieszę jeszcze. Żeby tylko tego jeszcze wyprzedzić. Bo my tu już będziemy zjeżdżać pewnie. Gdzieś. Stay right and then exit right. Fajnie, wiadukt nad mostem kolejowym. To jest dopiero coś niezwykłego. Exit right. Dobra, nie wiem ile z jaką prędkością tu mogę sobie wjechać. Get ready to turn right. O 65 to na pewno nie. Bo bym gdzieś w okolicach tej rozdzielni czy czegoś wylądował. Co to takie czarne mi się tu robi? Nie wiem, jakiś mod się pewnie gryzie, ale nie mam pojęcia który. No gościu, spróbuj mi wyjechać. Ale tym pasem chyba go mogę wyprzedzić. Tak mi się wydaje. Bo oni tak mają dziwnie, jak jest ciągła z tej strony, to ja mogę wyprzedzać. Tak jakoś to tam jest. Ale cóż, Amerykanie i Anglicy to są, to jest taki naród, który musi mieć wszystko na odwrót. Szczególnie Anglicy. Tam jest wszystko na odwrót, jak u nas jest ruch prawostronny, tam jest lewostronny. Jak u nas są białe linie, to tam są żółte linie. No i to taki już chyba naród. Tutaj nie byłem. Nie byłem tutaj w tym Ontario. Znaczy w Ontario byłem, ale nie byłem tutaj w tym rejonie, na tej bazie. Dobra, gościu, już mnie denerwujesz. Zaraz cię wyłączę i się skończy z tobą dzień dziecka. I teraz mam dylemat. Czy brać to coś? Czy brać to coś? A może inaczej, za co mi więcej zapłacą? Za to mi płacą 15 tysiąców, a za to mi zapłacą 14 tysiąców. Naprawdę? No tak, tu mamy 6 rolek. Tu mamy 2, 4, 5 rolek. What? No teraz to już nic z tego nie rozumiem. No ale jeżeli za to mi więcej płacą, za ten sam dystans, niech będzie. Może polubię tą naczepkę, bo ogólnie to nie przepadam. Aha, od tamtej strony mam to wziąć, okej. Okay. Fajnie, long load mamy z tyłu te. Znaczki. Pomału, pomału. No, wskoczył. Nawet ładnie wskoczył. Dobrze, mamy podpięte 374 mile. Nie obiecuję, że przejedziemy całość. No dobra, no przejedziemy się przez to miasto. Przebolejemy to jakoś. Żebym najchętniej pojechał tak. Tylko z tym, że tędy, o. Zresztą nie ma sensu. Ale chodzi o to, żeby odkryć tutaj te zjazdy, rozjazdy i tak dalej. Tutaj sobie na pewno zajedziemy. Czy do Grangeville będziemy wjeżdżać? No, zasadniczo moglibyśmy się tędy przejechać, no ale tej drogi też w sumie nie znamy, więc na razie powiedzmy, że nie będziemy tego zmieniać. Tu mamy kontrolę wagi, ale taką śmieszną, bo wewnątrz drogi, a nie na zewnątrz. Leftstone, ale do tego miasta nie będziemy wjeżdżać. Aha, tutaj będziemy mieli pewnie jakieś coś z wycinką drzewa. I wjeżdżamy do tego czegoś. Nie mam zielonego pojęcia, jak się to czyta, jak się to wymawia.
więc nie będę nawet próbował. No dobra, tutaj też nic nie będziemy zmieniać, bo nic nie mamy tu jeszcze odkryte. Kurde, ale blisko, patrzcie, Spoken i tutaj to. A tutaj znowu ten standpoint nie jest połączony z tym miastem i będziemy jechać tam po to, żeby jechać z powrotem. Dobra, 8 godzin mamy czas podróży, do pauzy mamy 11, 12 prawie, 14 na dowiezienie. Myślę, że powinniśmy się wyrobić bez kręcenia pauzy. Kurde. Ja pitole. No a teraz muszę brać pod uwagę, że mam długą naczepę i do długiej naczepy podłączoną jeszcze krótką przyczepę. Znaczy to jest w zasadzie naczepa, ale na wózku doli, więc przyczepa. Chyba. Nie wiem, czy ona jest na wózku doli, zaraz to sprawdzimy. Jak to tam wygląda? Tak, bo ma siodło. Tak, tak, tak. Czyli to jest naczepa. Okej. Dobra, ja myślę, że już jest już na tyle jasno, że nie muszę jechać na światłach. Tutaj dopiero się zrobiło czerwone, więc nie musimy się rozpędzać. Szkoda, że nie mam tu kogutów. Chociaż w zasadzie nie jest to ładunek ponadgabarytowy, teoretycznie. Moim zdaniem takie też powinny jeździć z kogutami, no bo jednak jest to dość długi zestaw, trochę inaczej wchodzi w zakręty, bardziej zachodzi tam tu i ówdzie. Kto teraz? My! Ja mam pod tą górę wyjechać? Wy sobie żartujecie ze mnie? Ile to coś waży? Kurde, to około 28 ton będzie ważyć. Ale Maciek, to jednak Maciek, daje sobie radę, całkiem, całkiem. Tutaj chałupy stawiają. Nie mamy stopa? Mamy stopa, cholera jasna. Ale jak nic nie będzie jechać, to się nie będę zatrzymywał. Co prawda jedzie, ale chyba jeszcze zdążę. No, nie musiałeś się, gościu, zatrzymywać, ale dzięki. Bierz do ręki. A co to tutaj takie jakieś? Ciekawe. A co to tam u góry idzie? Kładka jakaś, czy... Pociąg? Tak, pociągi. Ale bez sieci trakcyjnej, czy jakieś spalinowe. A jak spalinowe, to się można domyślać, że głównie towarowe, no bo spalinowe to zazwyczaj towarowe. Ciągną składy. Natomiast pasażerskie to już raczej w większości przypadków elektryczne. Zresztą w przypadku spalinowych także. No ale zdecydowanie te spalinowe, jeżeli już, to są o wiele bardziej rozpowszechnione w transporcie towarów. Never mind. I'll find a new route. Co? Jak new route? A czemu? What? Przecież jechałem tamtędy. Okay, here we go. Dobra. No i cóż, jeżeli chodzi o studię software, to by było w zasadzie już na tyle. Welcome Idaho. Dociągniemy sobie ten odcinek, tak myślę, do 90 minut. No i gdzieś tam powoli będziemy się rozstawać. Ja myślę, że w którymś z punktów widokowych. Nie wiem, czy w tym pierwszym, zależy ile tam będziemy jechać. Ale tak jak odcinek będzie miał w okolicach 90 minut, będziemy się rozstawać. No bo ja też muszę mieć jeszcze czas na render, na
wysłanie, a to wszystko trwa. Turn left. Poza tym mam też parę rzeczy do ogarnięcia. Tak swoją drogą, to nienawidzę września, po prostu wrzesień, czy też marzec, kwiecień, wrzesień, październik, no w październiku to może już nie, ale nienawidzę tych miesięcy tak zwanych przejściowych. Rano piździ zimnem, po południu piździ gorącem. No i nie wiadomo jak się ubrać, bo rano marznę w spodniach i bluzie z długim rękawem, a po południu się z kolei piekę. No, 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 gościu, gdzie? No. A spróbuj mi ruszyć. Spróbuj! To nie ręczę za siebie. Tu jakąś stal wieziemy chyba, albo coś. Rolki blachy. No. Powiedzmy, że stal. Ma gość szczęście, że mi nie wyjechał, bo bym mu normalnie, nie wiem, wypłacił z pantofla, czy tam miśka, czy czegoś jeszcze. Także kurna, no, no jest to problem, nie powiem, że nie, no bo rano, jak mówiłem, marznę w spodniach i bluzie, a po południu się piekę w tych spodniach, no bo bluzę upakuję jakoś do plecaka, a spodnie co? Najlepiej to by było do szkoły nosić spodenki na zmianę, no ale gdzie ja bym te kurna spodnie upakował, jak już do plecaka ledwo bluzę wciskam? No a w ręce je nosić to taka średnia opcja. Z kolei rano najchętniej bym sobie wkładał kurtkę, no ale po południu ją nosić w ręce to też średnia opcja. No i właśnie dlatego nienawidzę tych miesięcy przejściowych. Bo jak już będzie październik, tam listopad, to już będzie zimno rano, zimno po południu, przynajmniej będzie się chodzić cały dzień w kurtce. I nie ma problemu, nie? I bajlando. A tak to kurde, jak mamy ten przejściowy okres, to rano jest 9 stopni, po południu 25. Jak tu żyć, panie prezydencie, jak tu żyć? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Aha, wyjeżdżamy już z Ontario, okej. To Gites. Dobra, nie będziemy się rozpędzać, bo tam będzie taki... Albo dobra, dawaj. Tym razem raczej nie dojedziemy opóźnieni. No właśnie, bo tutaj mamy ten łuk taki i tutaj... No więcej niż te 40 to nie bardzo. Przynajmniej w początkowej fazie tego łuku. Ile tam jest? 45. No dobra. No dobra, dobra. Wiem, jadę za szybko, wiem, trudno. Przeżyją to jakoś chyba. No ciężko się jeździ z tą naczepą. O wiele łatwiej się jeździ z triplem, bo on się w dwóch miejscach łamie. Dzięki czemu lepiej wchodzi w zakręty. Tutaj mamy tylko i w jednym miejscu się łamie nam ten zestaw. Chociaż triple jest trochę dłuższy jednak, mimo wszystko. Ale tutaj mamy ten zestaw, też jest dość długi. Niewiele krótszy niż tamten. Mamy tylko jeden punkt, w którym się łamie. Znaczy, no powiedzmy, że tutaj mamy dwa, tam mamy... cztery miejsca. Czekaj, nie, trzy. Trzy miejsca, w których się łamie, tak? No bo dwa miejsca sprzęgu przyczep, no i wiadomo. Tutaj... no też przy ciągniku, nie? No właśnie, także tak to wygląda. Chyba dojedziemy, wiecie, tylko do tego punktu widokowego tutaj, który jest za 18 mil i tam się będziemy rozstawać. Ale raczej jak się będziemy spotykać za tygodni, mam nadzieję dwa, w American Trucku, to raczej będziemy ruszać z tego samego miejsca. Za tygodni dwa, czekajcie, to który będzie? Dzisiaj będzie 13, tak? Dzisiaj jak to oglądacie w sensie? Tak, 13 września, jeżeli się uda wszystko zgodnie z planem. Zaplanowanym w planie, ale mam nadzieję, że się uda. No to jak się spotkamy 27, to i tak jeszcze będzie przed premierą tego Western Stara oficjalną.
No bo premiera jest 29, przypominam. Więc... No, tak to wygląda. Stay left and then turn left. Dobra. Ciężko, tutaj od razu czuć masę tego zestawu. Ciężko się nim hamuje, ciężko się nim rusza. Ciężko jedzie pod górę. No właśnie, właśnie, to jest to, o czym mówiłem, że ta naczepa o wiele bardziej zachodzi. Wow, tylko nie po parkingach, żebyś tu w jakiś samochód nie wjechał, gościu. Dobra. Tutaj sobie tak jakoś zjedziemy, żeby się w miarę schować. Chociaż i tak się to nam nie uda, bo mamy za długi zestaw. A czemu ja tu nie mam? Nie mam tej blokady? Czemu ona nie działa? Co jest? Dobra, nie wiem, nieważne. Oglądamy. Reżyser. 5 z 10? To już nie było? Miejsce odpoczynku Midwell, coś tam, coś tam, coś tam. Fajnie. Ciekawe, czy SCS doda też coś takiego na starszych terenach mapy. Ale to myślę, że dopiero przy jakiejś przebudowie chyba. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Muszą tam daleko robić dużo więcej rzeczy, no żeby mieć co tutaj pokazywać w tych ujęciach, nie? Dobra, my sobie tu zjedziemy na parking. Tylko z tym, że nie będę tutaj nikomu zajmować miejsca. Jakby tam sobie ktoś pauzę kręcił, bo ja tu tylko na chwilę. Na tydzień lub dwa, więc na chwilkę. Nie no, jak na tydzień? Na dwa tygodnie. No dobra, ale oni sobie to jakoś wyjadą. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dadzą radę, chłopaki. Dobra. Więc cóż, godzina 22. Miałem do 90 dociągnąć, no ale dobra, wystarczy, myślę. No, następny punkt jest za, no właśnie, chłopanie i jeszcze trochę, więc nie ma to sensu. Musielibyśmy zjeżdżać gdzieś tam i się zatrzymywać za 8 minut, nie ma to sensu. Sztuczne przedłużanie. I tak w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Jeszcze tylko jedno, jeżeli chodzi o scenę moderską, no to Kanada od promoców się robi. Coś tam z oznakowaniem robili, zmieniali, ulepszali, także fajnie. Czekam z niecierpliwością cały czas na tą Kanadę, bo cały czas, raz na jakiś czas są pokazywane jakieś newsy, screenshoty i tak dalej. Fajnie to wygląda. Jeżeli ktoś jest chętny, no to niech sobie zobaczy na blogu promotora. Chyba muszę wstawić link, bo chyba nie ma z tego, co kojarzę. Ale dobra. Ode mnie na dzień dzisiejszy to by już było na tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się mocno i się nie puszczajcie. Do zobaczenia, cześć i papa. Trzymajcie się zdrowo.